Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cipek i witam z 13 osobami w kolejnym z radzieckim chowanym, czyli najfajniejszej serii, słuchajcie, z Fortnite'a u nas na kanale. I słuchajcie, dzisiejszy z radziecki chowany jest także prop huntowy, tak jak w ostatnim odcinku, więc jednym słowem możecie się zamieniać w jakieś różne obiekty. Proszę, możecie pokazać, jak to działa. O, właśnie w ten sposób to działa, można się zamieniać i będziecie się ukrywać. Jeżeli zostaniecie znalezieni, to jako że kapuś, to możecie znaleźć kogoś innego, wiadomo, oczywiście wszystko wiadomo, jak działa. A w dzisiejszym challenge, słuchajcie, na łapkę w górę zrobimy coś takiego. Tyle razy, ile uważacie, że strzela ta broń, tyle razy naciśnijcie w łapkę w górę, uwaga. Więc tyle razy, ile uważacie, że strzela jeden strzał jakby z tej broni, tyle razy kliknijcie w łapkę w górę. Proszę bardzo, mamy challenge i teraz, słuchajcie, macie 2 minuty na schowanie się w tym muzeum. Jak się schowacie, nie możecie się ruszać. Jasne? Zasady są proste, więc proszę bardzo, lećcie. Go, 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 go! I macie 2 minuty od... teraz. Od tej chwili. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i start! Zaczynamy z radzieckiego chowanego, moi mili. Więc mam nadzieję, że się dobrze schowaliście. O, ciekawe, czy ktoś w ogóle na spawnie się schował, ale chyba nie. Chyba nie, wchodzimy do muzeum. Ale tu jest pięknie w tym muzeum, kurde. Dobra, zaczynamy z radzieckiego chowanego. Mam nadzieję, że jesteście gotowi i że macie dobre kryjówki. Więc zaczniemy może od ery dinozaurów. Zobaczymy, czy ktoś się tutaj chowa. Nie myślicie, że ktoś się mógł schować w wodzie jako jakiś mały przedmiot? Więc mam nadzieję, że się nie schował, dlatego że tutaj w tym miejscu ciężko jest kogoś zobaczyć. Czy tutaj ktoś... tutaj nikt. W wodzie niestety będę musiał atakować, więc jeżeli zginiesz, to przepraszam. Przepraszam, okej, nikt się nie schował. W wodzie, w porządku, ale na bank ktoś się schował tutaj w tych dinozaurach. Jeżeli się nikt nie schował, słuchajcie, w erze dinozaurów, to będzie mi smutno. Naprawdę będzie mi smutno, że nikt się tutaj nie schował. Jakie rzeczy tutaj są takie, które się powtarzają? Na pewno kosze na śmieci. Na pewno kosze na śmieci widzę, że się powtarzają. Więc uwaga, czy ty kimś jesteś? Czy ty jesteś graczem? Nie, okej. O, 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 słyszałem, że ktoś się rusza. Halo? Słyszałem, że ktoś się rusza. Gdzie ty jesteś? Dobra, nieważne. Nieważne, czy ty jesteś koszem na śmieci? Nie. Czy ty jesteś tym koszem na śmieci? Uwaga! Lepiej wyjdź, jeżeli jesteś. A, niestety nie jest. Ławkami czy mógłby być? Kurde. Słuchajcie, te ławki w miarę ładnie stoją, tak jakby były specjalnie tak stworzone. Jest porządeczku, ale mnie ktoś tutaj denerwuje. Ktoś tu mnie wkurza. Kto to jest? Co to jest? O, jednak! To ktoś jest, tak myślałem właśnie, zdziwiłem się, co to jest w ogóle pod biurkiem? Jakaś piła pod biurkiem? Kto by? Jaki ochroniarz, jaki recepcjonista by miał piłę pod biurkiem? Więc proszę bardzo, proszę wyjść, pokazać swoją prawdziwą formę. Dobra, słuchaj, chcesz być kapusiem? Podskocz, jeżeli chcesz być kapusiem. Okej, chcesz być kapusiem, więc słuchaj, masz 30 sekund, żeby kogoś znaleźć, zaczynając od... czekaj, uwaga, od teraz! Więc szukaj i miejmy nadzieję, że znajdziesz kogoś, bo inaczej strzelę prosto w twoje ząbki? Nie wiem, dobra, okej. I co? Czy myślisz, że to jest... lepiej wyjść, lepiej stać się człowiekiem, będzie łatwiej, bo nie wiem, kogo wskazujesz. Czy wskazujesz którąś osobę? Tu, w to krzesło leżące? To leży... a nie, atakuj, nie atakuj! Nie pozwoliłem atakować. Halo? Halo, nie pozwoliłem. A ty, niestety, słuchaj, wiesz, jakie są zasady zdradzieckiego chowanego? Niestety, zostaje znaleziony przez... zdrajcę! Przez tego zdrajcę! Czy chcesz mu coś powiedzieć na koniec? Jako, że to przez niego... to ci, on cię znalazł? Okej. A, chcesz z nim zatańczyć, tak? O, jest spoko. So, to bardzo miło z twojej strony, że tak, skoro tak... Okej, stop. No nie, no come on, no! Sky, no! I przepraszam, Michał, przepraszam, Michał, że cię zabiłem. Ale fail. Okej, i słuchaj, ty jako, że znalazłeś inną osobę, no to masz 30 sekund na ponowne schowanie się, więc ja wychodzę z muzeum. Poczekaj, aż wyjdę z muzeum. Chwila, moment. One shift later. Szukam, uwaga, czy się chowacie dobrze? Teraz mam nadzieję, że nikt nie zmienił swojego miejsca, bo ja pamiętam, co tu się pozmienia, jeżeli tak. Więc mam nadzieję, że nikt nie zmienił swojego miejsca i idziemy do ery wikingów, bo czemu nie? Chodźmy do ery wikingów, zobaczymy. Co tutaj? Ale tutaj mi się wydaje, że wszystko jest w porządku, tak jakby... chyba, że ktoś jest tym złotem. Nie, nikt nie jest tym złotem, bo to złoto jest jedno tylko tutaj w tym miejscu. To jest stogi siana, może ktoś jest? Uwaga, sprawdzamy. O, trafiłem! Ktoś jest tym stogiem siana! Halo, dzień dobry!
proszę wyjść. Halo, czy chcesz być kapusiem? Tak, chcesz być kapusiem? Tylko pytanie, czy ja ci dam, żebyś był kapusiem. Słuchajcie, widzowie, damy mu, żeby wyjść, żeby był kapusiem. Jak, słuchajcie, 3 osoby teraz zasubskrybują kanał w tym momencie, to będzie kapusiem, okej? Okay? Na pewno, ze 3 zasubskrybowały, jak tyle osób subskrybuje codziennie, słuchajcie, 7000 osób dziennie subskrybuje kanał, to jest w ogóle niesamowite, więc masz szczęście, możesz być kapusiem, więc daję ci, słuchaj, 30 sekund, żeby znaleźć inną osobę, czas start, mam nadzieję, że znajdziesz w przeciągu 30 sekund, bo jeżeli nie, to wiadomo, jak to się skończy, ten oto shotgun wyląduje, nie wiem gdzie, blisko ciebie i zacznie strzelać, więc lepiej, żebyś znalazł kogoś. O, czyżby ktoś był tą maszyną, nie wiem. Masz szansę jedną, żeby kogoś znaleźć, więc mam nadzieję, że będziesz pewny. Słuchaj, zostało ci 3 sekundy. 3, 2, 1, 0, stop! Ej, nie, atakuj, powiedziałem. Nie znalazłeś nikogo. Daję ci ostatnią szansę, żeby kogoś tutaj znaleźć. Wskaż jedno miejsce. Jeżeli to nie będzie kapuś, to niestety będę musiał w ciebie strzelić. No to uwaga, dawaj. Co wybierasz? No! Nie atakuj, powiedziałem! Niestety nie znalazłeś nikogo, więc to oznacza śmierć, nie ma dla ciebie drugiego życia. Szukamy dalej kolejnych osób. Miejmy nadzieję, że znajdziemy w miarę szybko, bo chciałbym tym razem przetestować swojego digla. Czy ty jesteś automatem? Uwaga! No nie, nikt nie był. Ale to oznacza, że ktoś jest stalkiem. Ty nie jesteś? Czy ty jesteś stalkiem? Halo? Lepiej, żebyś wyszedł, jeżeli jesteś, bo zginiesz na jednego strzała. Uwaga! Okej, okay. I ostatnia szansa. No nie! Serio, nikt? O! Ale mnie przestraszyłeś! A już miałem sprawdzać te wszystkie balony, ale poczekaj chwilę. Czy ten balon ktoś jest, kimś jest? A ten? Okej. Okay. A stoliki? Okej, okay. Masz szczęście, jesteś jako jedyny, więc słuchaj, chcesz być kapusiem? Wszyscy w tych czasach, słuchajcie, chcą być kapusiem. O co chodzi? Pierwszy odcinek pamiętam, że nikt nie chciał być kapusiem, a teraz, kurde, wszyscy chcą. No dobra, niech będzie. To słuchaj, jesteś kapusiem i masz 10 sekund, żeby kogoś znaleźć. Uwaga, czas start. To? Sprawdźmy. Dobre. Gratulacje. Widzę, że widziałeś, że się schował. Dobrze. Gratulacje, więc słuchaj, no możesz się schować teraz. Więc poczekaj, aż wyjdę z muzeum i ci powiem, ile masz czasu. I... masz 10 sekund, żeby się schować! Go, chowaj się! Moments later. Szukam, minęło 10 sekund. Ciekawe, gdzie się schowałeś. Pewnie ze stresu nie poleciałeś nigdzie daleko, bo chciałeś się w miarę dobrze schować, ale daruję ci jeszcze jak na razie, dlatego że wchodzimy, słuchajcie, do galerii sztuki! Okej. Tu jest na pewno mnóstwo osób i na przykład, czy ty kimś jesteś? Czy to jest jakiś gracz? Uwaga! No furia, come on, no, pytałem, czy jesteś graczem! Mogłeś przeżyć, a nie przeżyłeś, no! Szukamy dalej i co tu mamy? A, ja idę do toalety teraz. Ja wiem, że ktoś tu jest. O, ktoś jest na pewno tą lampą. Czy ktoś tu jeszcze jest? Ktoś tu mógł się jeszcze schować? Pewnie się ktoś schował. A ty możesz wyjść w ogóle stąd? No i po co ty tam wlazłeś, jak ty nie możesz wyjść? O, możesz wyjść! Okej, okay. Ale słuchaj. Ty już zostałeś znaleziony. No niestety ma się tylko jedną szansę. Przepraszam, Jakubix. Zostałeś znaleziony po raz drugi, dlatego cię zabiłem. I uwaga, szukamy dalej. Ktoś jest tą toaletą. I to jest na bank. To jesteś ty, bo zobaczcie na to. Zobaczcie, tutaj jest tu toaleta jakby w ziemi, a ta jedyna jakoś wystaje. Halo? Czy ty jesteś graczem? Wiedziałem! Ha! Wiedziałem, że jesteś. Słuchaj, czy chcesz być kapusiem? Tak, dobrze. No to masz, słuchaj, 40 sekund, żeby kogoś znaleźć. Start. Go. 40 sekund to jest bardzo dużo. Więc na pewno kogoś znajdziesz. Ale masz fajny plecak, kurde, ciekawe, czy kogoś znajdziesz. W miarę szybko, jesteś jesteś odkrywcą z tego, co widzę. O, czy który? Ten? Taborecik? Dobra, jesteś pewny? Nie chcesz zmienić? Jesteś pewny, na 100%, tak? Na 1 500 000, 100 900, tak? O! Widziałem, że ktoś, że się ruszał. Gratulacje. Więc słuchaj, masz minutę, myślę, żeby się schować. Więc proszę bardzo, ja tam pójdę sobie, wyjdę do pozostałych osób, które zostały znalezione. Okej, szukamy dalej. I kogo my tutaj teraz może znajdziemy? Schowałeś się, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się już dobrze schowałeś, ponieważ szukam dalej. Minuta oczywiście minęła. I czy to toalety znowu? Nie, no toalety to już sobie odpuściłem, myślę. I idziemy teraz może na stołówkę. Na stołówce na pewno coś tu nie pasuje. Na pewno ktoś tu będzie na stołówce schowany. Jak na przykład o te puszki. Halo? Czy ktoś jest z puszkami? 3,
O! Co to? A tymi puszkami jesteś! Nie? No! No! O! Stop! Tutaj jest jakby kwiatek, przez którego nie można przejść, otóż to. No więc, słuchaj, jako że zostałeś znaleziony, to czy chcesz być kapusiem? Chcesz być kapusiem? Wszyscy chcą być kapusiem, no. Ty też, naprawdę? Jesteś pewny, że chcesz być kapusiem? Na 100%? Dobra, niech ci będzie. No to, słuchaj, jesteś kap... A co ty taki szybciutki jesteś? No to jak jesteś taki szybciutki, to słuchaj, masz... 3 sekundy, żeby kogoś znaleźć! 3 sekundy! 3, 2, 1, 0 i... Ale nie rozwalaj. Daję ci szansę, żebyś wskazał jedną rzecz, której nie możesz rozwalić. I jak będziesz pewny, to stój przy niej i mi wskaż, która to rzecz. No, byś dobrze wykorzystał swoją próbę. Uwaga, kogo ty tutaj wymyślisz? Może jakieś właśnie leżące krzesełko? To krzesełko chcesz, tak? Jesteś pewny, tak? Na 100%. Okej. Uwaga. No, niestety. Chciałeś jeszcze zatańczyć na koniec, tak? No i widzisz, trzeba było być takim szybki, trzeba było tak wyskakiwać na szybkości. Dezezer, serio? Czemu ty jesteś taki szybki zawsze? Ach, no nic. Nie znalazłeś nikogo, 3 sekundy w sumie nic dziwnego, że w 3 sekundy nikogo nie znalazłeś. Ale no trudno, no miałeś czas, żeby kogoś znaleźć, nie znalazłeś, no trudno. Kaput. Tak to się kończy. No po tym można chodzić? Czy ktoś mógł się zamienić w ogóle w coś takiego? Ej, czy mi się wydaje, czy w to coś takiego można się zamienić? Halo, czy ty jesteś graczem? O, jest graczem, co? Ale odkryliśmy, że można w coś takiego nawet się zamienić. Jaka kampa. Wow. Słuchaj, czy chcesz być kapusiem? Zostało bardzo mało graczy. Słuchajcie, ile zostało graczy? Halo, pytam. Czekaj, muszę skontaktować się tutaj z biurem, z przełożonym. Halo, ilu zostało graczy? Dobra, słuchaj, dwie osoby się jeszcze tylko chowają, więc lepiej, żebyś kogoś znalazł, bo jeżeli teraz kogoś znajdziesz, to zostanie już finał. A jeżeli nie znajdziesz, to niestety nie będziesz brał udziału w finale, więc uwaga. Jako, że tu jeszcze jest bliski finału, to i tak dam ci trochę więcej czasu, bo chcesz być kapusiem, tak? Okej. Więc masz, słuchaj, myślę, że to będzie tak. Czy ty zabiłeś banana i masz go teraz na plecach w drinku? Jak mogłeś to zrobić banankowi? W zamian za to masz 20 sekund, żeby kogoś znaleźć. Serio? Banana tak smiksować i zrobić z niego soczek? Jak ty możesz taki być? Dobra, 20 sekund, teraz start. Go, zaczynaj. Lepiej, żeby kogoś znalazł. Czy... Era wikingów? Serio? Myślisz, że ktoś się schował tutaj? W wikingach? Szukaj. Ale nie możesz atakować. Musisz być pewny. Więc proszę, słuchajcie, o to, żebyście zagwizdali. Okej. Zagwizdali najwyraźniej. Chyba nikogo tutaj nie ma. Więc lepiej, żebyś... O! A może jednak ktoś tu jednak jest? No nie wiem, dobra. Słuchaj, stop! Masz jedną próbę, żeby spośród tych wszystkich sianek wybrać jedną osobę, którą chcesz sprawdzić. Tak? Już? Koniec? Dobra, które? Wskocz na to. Skocz i stań. I nie ruszaj się. Na tym, tak? Jesteś pewny, że to jest twój wybór. Dobrze. Proszę zejść. Sprawdzamy. No nie! Rakun, przepraszam, że tak się stało. Dobrze, Rakun, chodź do mnie. Słuchaj, jako że cię zabiłem i w sumie znalazłbym cię od razu i bym cię zapytał, czy chcesz być kapusiem, więc chcesz być kapusiem? Została ostatnia osoba na mapce, więc musisz ją znaleźć. Jeżeli jej nie znajdziesz, to przegrywasz i wygrywa ta ostatnia osoba. Jeżeli ją znajdziesz, to wygrywasz tego zdradzieckiego chowanego, więc uwaga, masz minutę, równą minutę na to, żeby znaleźć ostatnią osobę, która się chowa. Zaczynając od, uwaga, czas, start! Szukaj i obyś znalazł kogoś, bo inaczej niestety nie wygrasz tego zdradzieckiego chowanego, ale jest duża szansa, że znajdziesz. Więc, słuchaj, możesz strzelać do czego chcesz, zupełnie do czego chcesz. Możesz strzelać, latać, strzelać, robić co chcesz, bo zostało ci 40 sekund. 44 sekundy. 30 sekund, coraz mniej czasu, słuchaj, połowa czasu już za tobą. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i koniec! Niestety, nie znalazłeś nikogo. To oznacza przegraną. Zapraszam zwycięzcę na środek.
Jest, jest, mamy go, jest! Gdzie się chowałeś? Pokaż nam, pokaż mnie! W ogóle, czym ty jesteś? Jak to możliwe, że można się taką... Byłeś tutaj? No co ty mówisz? Nie, nie tutaj, gdzie ty byłeś, gdzie ty byłeś? O, tu było sekretne przejście! My nawet tutaj nie byliśmy, gdzie ty jest? Tu byłeś schowany? Ja nie mogę, w ogóle co to za miejsce? Ja nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest! Gratulacje, no znalazłeś jeszcze sekret, dlatego zwycięstwo należy do ciebie. Gościomen, czy to ty? Gratulacje, gościomen, z wygranej. Proszę bardzo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Gościomen zwyciężył, pamiętajcie o subskrypcji, o lajku oraz oko dziś w sklepie. Na razie, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!